Jesteśmy ponownie pod Grosse Olimpia Szance. Krótka informacja na temat Kaimo Ortensena. Darek Jaguar razem tam ze sztabem duńskim wybrał się do klinikum Garmisch-Partenkirchen, czyli tego największego szpitala tutaj w Garmisch. No i czekamy na telefon od niego, no bo wiadomo, siłą rzeczy się już z nami nie połączy, gdyż no, musi zadzwonić, no bo innej opcji nie ma. Będziemy czekali na to, co dzieje się z 30-letnim Duńczykiem. No przypomnę tym, co nie widzieli, bardzo groźny upadek według pierwszych takich wstępnych oględzin. Problemy z więzadłami, na całe szczęście żebra są prawdopodobnie całe, no ale wiemy, oględziny, a prześwietlenia, badania to jeszcze zupełnie co innego, więc będziemy czekali na to, co się wydarzyło. Prawdopodobnie będzie kilka. Pierwsze informacje też mówią, że masz to czwartku zostawienie, więc zobaczymy, czy to się potwierdzi. Tak, ale tutaj nie możemy za bardzo przegadać, gdy za 39 minut startuje FIS, także musimy jedziemy, się streszczać. Mikołaj Jarosław rozpoczyna ten pierwszy skok, bardzo słaby, no. No to panie Mikołaju, wszystkiego najlepszego w drugiej serii. No, wiatr teraz lepszy. A Mikołaj lubi wiatr. No i będzie lepiej, będzie dużo lepiej. Będzie dużo lepiej, fantastycznie. Brawo! Uff, 138,5 metra. No ty takie, no... No powiedzmy... Względnie przyzwoite. Względnie, tak jest. No wiatr chyba też jednak polubił z Mikołajem tym razem. Podbiał mu dość solidnie, także niech się Mikołaj cieszy, że nie ma w NKP-ie punktów za wiatr. Tak jest. To teraz będziemy czekali. Wbrew pozorom, wszyscy mówią, że ten SJ4, ten wiatr, no w sumie to tam nieduże różnice, gdzie tam to by miało duże znaczenie. Oczywiście nie aż takie jak w DSJ2, tam to no. W ogóle punkty za wiatr to... Że o tym wtedy nie pomyślał pan Jussi, znany również jako zimny Fin. No i już nie pomyśli. Już nie pomyśli, niestety. Martin jest termisie. No będziemy teraz czekali na to, ile awansuje Mikołaj, bo wydaje mi się, że awans będzie na pewno. No na pewno już o jedno miejsce. To dziękujemy Martinowi i oczywiście ucieszę Olosa Milionosa. Fatalny skok, 122 metry, z taką odległością zająłby miejsce chyba w ostatniej dziesiątce. Nawet w ostatniej piątce chyba tak mi się wydaje. Johan Scheuring, pamiętamy, że on skakał jako pierwszy po tym fatalnym upadku Ortensena. No i poradził sobie dość średnio. Poradził sobie na tyle dobrze, że jest w drugiej serii. To wcale aż tak często mu się w tym sezonie nie zdarzy. No, ten drugi skok jednak wyraźnie nie, czy nie za Martinem, bo może i dalej, ale no, jednak wystarczająco. No, to jest zaskakująco wysokie. Szczerze mówiąc, ten lot mi się absolutnie nie podobał. Ja bym dał ocenę, jak wiem, 17,5, może 18. Tu jeszcze raz zbliżenie na plastrony. A to jest ciekawe, plastrony na czerwono, a bandy na czerwono. To tak trochę kontrastujące. Czemu nie? Legia Warszawa, troszeczkę. No dobrze, ale zostawmy Legię Warszawa. Legia będzie grała dzisiaj o 18, a tymczasem Adam Bekmacher. O, to cieszę się, że Filipa Krogulca nie ma, ten bo od razu zaraz zaczął pisać. Adam, podobnie jak z Mikołajem, no powodzenia, pomyślnych wiatrów. Wiatr jest, nie, no, wiatr nawet nie był zbyt pomyślny, a skok... Mizerny, no ale jest drugi, no. No a więc no mamy dwójkę, mamy dwójkę, no ale ten skok niestety bliżej tego, co skoczył Scheuring, no i jest remisie. Z tym skokiem też by nie wszedł do drugiej serii, ale... No patrz, słabo się próba. Zaczyna ta druga seria, poza oczywiście Mikołajem. No ale odskoczył niesamowicie, no i powiem ci szczerze, to może będzie awans nawet do... Drugiej dziesiątki, drugiej, no do... ale poczekaj. Patrz, kto teraz. Teraz Irok, no właśnie. Naprawdę ciekawy to się rozsłabł. Ten z diska, ten Janusz. No wielu silnych zawodników będzie skakało stosunkowo wcześniej. Marku, powiedzmy to. Najniższy zawodnik w stawce. No tak. O tym chyba wie już każdy. Najniższy i dosyć nisko dzisiaj w klasyfikacji generalnej. Wydaje się, że trafił nieźle Irok. Powinno być daleko. I jest daleko. No może powalczy z Mikołajem. Ale wiesz co, tak patrzę na wieżę trenerską. No oczywiście ma pewnie myśli przede wszystkim o Ortensenie, ale nie był zadowolony z tego skoku Iroka. Widać, liczy na coś więcej. No jednak drugi. No czyli patrz, mamy papieżową liczbę po raz pierwszy w tym konkursie. Tak. Ale to już tak jest, tak. No to tak zwane PDK. Tak. Mateusz ATRT również, trzymam kciuki za taki wynik, jak najbardziej byłoby w porządeczku. Drugi traci w tym momencie 1,3 do Mikołaja Jarosława i taka ciekawostka, szanowni państwo, już tego dzisiaj nie odrobi. No. A więc ta polska minimalna koalicja rozbita przez Duńczyka, ale koalicja biało-czerwona na czele, można powiedzieć, różne odcienie, ale w czołowej piątce można powiedzieć, że biało-czerwono, siłą rzeczy wszyscy widzą biało-czerwono. Teraz to się zmieni, no bo z diska Spinarskiewicz dorzuci troszeczkę zielonego, dorzuci czarnego. Co, mało się nie zapędziłem, chciałem powiedzieć, trzymajmy kciuki za Zdiskasa, oczywiście byłem za to natychmiast zjechany.
jakby. Tak jest. Tak. No nie, no też już akurat z Discasa wybitnie nie lubię. No. Mówię, rozpędziłem się nieco. 34 metry. No jest trzeci, tak, więc. No ale to nie było trudne, biorąc pod uwagę poziom poza tą pierwszą dwójką na razie. A więc Mikołaj już o 5 pozycji w górę. No jak to zupełnie niepapieżowa liczba. No drugi 137 metrów skoczył. No gdzie tu niepapieżowa liczba? Wiem, że na siłę, ale teraz każda jest na siłę. No to rzecz. No ale teraz Janusz Wietrzybalko. No niestety to już ostatni z biało-czerwonych, przynajmniej pod polską flagą. No i cóż, no Janusz, no trzeba to nadrobić jeszcze, trzeba wskoczyć do tej czołowej dwudziestki, przynajmniej. No to powodzenie. No, agresywnie na progu Janusz i no, ale znowu lądowanie. Beznadziejne. Nie wiem, czy zauważyłeś, zrobił tego charakterystycznego gibona po wyjściu z progu tak zwanego. Chyba nieświadomy, powiem ci szczerze, który wiesz, będzie drugi czy trzeci? Drugi. Znowu noty, no ale to u Janusza powtarza się przez cały sezon niestety. Jeżeli chodzi o lądowanie, ja mam ten problem. Że ktoś obok Mikołaja Smoły stoi z kamerą, kojarzysz tego trenera? To jest Luis Portal, trener amerykański, tylko co on tam robi, to szczerze mówiąc, no nie miałem pojęcia. Czemu on nagrywa, o ty, patrz, może jakieś związki? Luis Portal trenerem Polaków? Kondominium jakieś. Kondominium amerykańskie pod polskim zarządem powierniczym. Tak jest. Na drugim miejscu Janusz Wietrzybalko ze stratą 1,1 do Mikołaja Jarosława. No powiem ci tak, teoretycznie Janusz też może awansować, on to na pewno o, patrz, nie jakby Mikołaj Jarosław był 21, no to idealnie byłaby papieżowa liczba. No wtedy tak. To już tak. Nie jest na siłę. To już nie byłoby na siłę, no ale to dobra. Franciszek Zachrowski, no wszedł do tej drugiej serii, ale to ciągle no, nie jest to. Wiesz co, zgaduję, że druga seria będzie podobnie. Wszedł, pierdł, wyszedł. No. I bardzo agresywnie w tym powietrzu. I proszę bardzo, no bardzo i mamy nisko. Lidera, no to tutaj realizator nas trzyma w napięciu, ale on przeskoczył tą czerwoną linię. Przynajmniej na nie wylądował. 168,5 to dobry skok, ale... Akurat w przeciwieństwie do Fisu skoczkowie tej linii nie widzą, no bo ona nie jest podświetlana na zeskoku. No niestety, no to jeszcze nie te pieniądze. Nie te pieniądze, tak jest. I chyba większych pieniędzy no, niestety. Nie będzie. No, pamiętajmy, puchar amatorski, jakby patrzeć. No ten kombinezon taki bardziej litewski mi się wydaje, wiesz? Tak mi się kojarzy z Seminorejem z przedniego sezonu. Z Vivisem. Seminorej to niepamiętne czasy. Kto pamięta, że on skakał w ogóle? No ty i ja pamiętam. To dwa dinozaury MK-owskie. Ale to 100% osób komentujących to pamięta. Proszę o, no widzisz. Dobrze, 275,6 za styl 58,5. Franciszek Zakropski, on tutaj wyraźnie wyprzedza Mikołaja Jarosława. Nie cieszymy się z tego, no ale cóż. Do Sasimaru teraz. Sorry, taki mamy klimat. Niezłe miejsce po pierwszej serii, jak do niego. Skocznie duże raczej nie są jego taką najsilniejszą stroną, on bardziej jednak lotnikiem jest. Ojo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 j
metra, siódma pozycja, więc wyprzedzi... Kogo wyprzedzi? Wyprzedzi chyba... Scheuringa i Martina. No tak, jest Scheuring. Tutaj sobie... 250 ruchów. Ćwiartkę sobie ustrzeli, można powiedzieć, jest 250. Na za chwileczkę... Myślę, że dla niego najważniejsze, że jest w ogóle w drugiej serii, aż tak często mu się nie zdarzy. Tak, to jest akurat prawda. Jest Temele Petersfag za chwileczkę, no i... No, co o tym zawodniku możemy tutaj dodać? Co możemy o tym zawodniku powiedzieć? Na pewno to... Pojawia się i znika. Pojawia się i znika. Kiedyś taka była piosenka. Pojawiam się i znikam. No i Petersfag dzisiaj się pojawił. I czy zniknie nam w tłumie w drugiej serii? Wydaje się, że chyba nie, bo prezentował się tutaj zupełnie przyzwoicie. Spóźnił nieco wybicie, ale bardzo wysoko w powietrzu. Powinna być dobra odległość, ale nie jest. Ale nie jest to lądowanie. Też zbliżone do tego, co zaprezentował Janusz Wietrzybalko. Drugi raz skacze 134 noty za styl. Podobne jak w przypadku Janusza. Konkretnie 55,5 za styl, szósta lokata, a więc Petersfag w tym momencie wygrywa tylko z Bykmaszerem, Musashimaru, Scheuringiem i Martinem Jestem Lisienem, więc jedna trzecia drugiej odsłony już za nami. Prowadzi Franciszek Zachrobski, za jego plecami Jarosław Wietrzybalko, Derotantor Kormoran i Zdiskas Blenarskiewiczus. Kto będzie skakał nam w drugiej dziesiątce z tych ciekawszych zawodników? No na pewno Kalis, na pewno Ali, na pewno Toma Romanow, Matt, Pika Antalainen, Kamel Towsen, Irkutsk, no jest kilku ciekawych, którzy... Kamel Towsen to akurat już pierwsza dziesiątka, a już pierwsza, tak, dziesiąty, tak. A wiesz, co, wiesz, na kogo bym zwrócił uwagę? Mel Barnis, on mi się bardzo podoba dzisiejszego dnia, kto wie, czy nie powalczy o najlepszy wynik w sezonie. A jaki ma wynik do poprawy? 22 miejsce? Chyba, tak, dobrze pamiętam. Nie, trochę wyżej, on był ostatnio bodajże 17. Tak jest, pierwszy konkurs w Oberstdorfie, miejsce 17. No to może zasięgu, jak najbardziej.
No i teraz Ciganowier, widzimy 136,5, ale miejsce 20, no to dlatego, że rozdawał no na dwie nogi. Cisza na czacie, czy cisza będzie w powietrzu? Nie, bo całkiem mocne te podmuchy, 2 metry na sekundę. I wykorzysta to, fantastyczny skok, ale tylko na dwie nogi, no na dwie nogi. No ten upadek nieszczęsny w Oberstdorfie troszkę mu tutaj przeszkodził. No i patrz, skok najdłuższy, a i tak jest dopiero trzeci. 269,9 nota. No cóż, no, no wypada z drugiej dziesiątki, a awansuje do niej Franciszek Zachrowski. Uff, już dawno nie był chyba tak wysoko, no zobaczmy jak to... A nie, no 19 w Karachowie, a potem w Oberstdorfie dwa razy literka mała Q, czyli brak kwalifikacji. Brak kwalifikacji, Ciganojor 30, wyprzedza Janusza Wietrzy Belkona w tym momencie. Oczywiście byłby znacznie wyżej, no ale tak jak powiedziałem, skoki mają do siebie tutaj. No również wrażenia estetyczne mają swoje znaczenie, czyli takie troszeczkę łyżwiarstwo figurowe. Mateusz ZRT pisze, za 30 minut skoki, a co my w tej chwili oglądamy? Moim zdaniem właśnie łyżwiarstwo figurowe. A, dobrze. No to Melbardis, spodobał ci się ten pan, no to zobaczymy jak bardzo tutaj będzie no, chciał patrz, się podlizać. Na wiatr już nie trafił, aż tak dobry jak Ciganojer, niemniej skok nie najgorszy. Nie najgorszy, ale podobnie jak w drugiej serii, no trochę krócej, no ósmy, no nie poprawi tego najlepszego wyniku, ale punkty są kolejne, dużo ich w tym sezonie nie miał, także no zresztą po jego numerze startowym widać, dopiero 10, więc 5 no, punktów wcześniej skakał. Sobie dopiszę, no więc zawsze coś, zawsze coś. Pamiętajmy, że ten zawodnik w momencie, kiedy miał ten szczyt formy, ten peak, mówiąc po angielsku, tak jest, nie mógł skakać. No, takie, no właśnie o to chodzi, o to chodzi. No i Irkutsk też się pożegnał, bo już nie wygra tego MK, tak? Nie powiększy kadry rosyjskiej do dwóch skoczków, wtedy by mógł dalej skakać, a tak to... O, ja Fox w swoim stylu teraz się z nim, a Fox nie, no. No będzie nie porwał miejsce, na tym skokiem. Nawet szósty, patrz, skoczył tyle samo, co... Melbardis przed chwilą, a jest dwa miejsca wyżej, czy też nawet trzy, ex aequo z Discus. A więc takie, no nieprzyjemny towarz, szczerze powiedziawszy. Wokt z Mlenarskiewiczusem się, no z Discusem mało kto się lubi. Jest chyba tylko jedna osoba, która jakoś potrafi do niego trafić, jest to co ciekawe Svensson Tutafsson, ale to jest taka postać, która trafia do każdego, więc no jakieś tam matriki, jakieś tam wtyki ma, no więc... No jest tak elastyczny jak guma, gdzieś tam się tak. zawsze wciśnie. Lasse Kalisen tymczasem. Spodziewałem się czegoś więcej w pierwszym skoku. Nie doleci do miejsca pierwszego, to jest pewne. 136, ale jest drugi. Ale jest patrz, drugi. Jestem trochę zaskoczony, że drugie miejsce. Myślałem, że będzie jeszcze za... kto był za drugi? Mikołaj. Mikołaj. No. 60. Ajajajajaj. No na mamucie byłoby tu do pół metra. A tu no ale pierwszy skok zadecydował tutaj. 135, 136 te noty Kalisena. Zachrowski się pnie. No i to będzie chyba jedno z lepszych miejsc w ostatnim w ogóle, czasie. Wiesz co, z lepszych w sezonie, bo tak... Drugi, trzeci, ale potem najwyżej 16. 16 i 18. Tak, to właściwie 4 miejsca w czołowej 20. Tego. Dzisiaj jest póki co liderem. Zostało ich jeszcze tutaj 16, a więc w najgorszym razie 17, czyli to będzie jego w najgorszym przypadku czwarty wynik w tym sezonie. No to ale teraz... myślę, że jeszcze się troszeczkę poprawi. No ale teraz zobaczmy. Nahep Ali, człowiek, po którym można się spodziewać absolutnie wszystkiego. Nawet by mnie nie zdziwił, jakby teraz skoczył rekord skoczny. Czemu nie? A ja bym się nie zdziwił, jakby skoczył 90 metrów. Też bym się nie zdziwił absolutnie. Ali. No najlepszy przykład tego wyniki. 16, pierwsze, 29 miejsce, ostatnie 3 konkursy. Można. Wysoko, wysoko, a tym wysoko, razem, no widzisz, daleko, no. Pod 140 metrów. Czemu nie? No można, i... można. Wydaje się, że może nawet teraz wyprzedzić Zachrobskiego, a jednak nie. 138. Ale to jakaś nieduża różnica, tu noty chyba zadecydowałby faktycznie to podejście do lądowania nie było idealne, on tak zadarł te narty tam, no już niestety po prostu nie zobaczyliśmy. Nie, pół metra. 80, no, tak, pół metra. Nie, przepraszam. Nie, pół metra, no to 90 pół metra, no to... Nie, no to, no no to idealnie, no 10 by go wyprzedził. No to dobra, no to Franciszek Zachrowski w tym momencie jest, szanowni państwo, nadal liderem. Nahep Ali niewiele, ale jednak za jego plecami. No a za chwileczkę Juho Sandokansa. I powiem ci paradoksalnie, że oczywiście na niego nikt nie stawia, ale jest wielce prawdopodobne. Właśnie, jak nikt na niego nie stawia, to skoczy dobrze. Tak, on niezwykle na luzie. W MKP 12 miejsce w klasyfikacji generalnej, czy tam 13, przepraszam, bo Kilter. No i lubi, mówiliśmy, że lubi zaatakować i... I czemu nie? I czemu nie? Jak to się mówi, czemu nie?
Tak jest. Ta grupa pościgowa ruszyła, ściga tą ucieczkę. I jest! Nawiązując do terminologii kolarskiej, oczywiście pozdrawiamy Apoloniusza. Tak jest. Ach, chciałbym kiedyś z Apoloniuszem pooglądać jakieś Tour de France albo coś takiego. Ciężko Apoloniusz dostępny. No niestety, wiem, ale... Ale bardzo, bardzo miło by było oglądać właśnie razem z ekspertem to kolarstwo, bo nie ukrywam, wielkim fanem tego sportu jestem od lat, a to głównie ze sprawą wspaniałego duetu Jarosława. Tak jest. No zresztą biathlon też głównie z ich powodu oglądam. Najpamiętne igrzyska w Turynie, Tomek Sikora, ostatnie strzelanie na strzelnicy Michał Grajs. Grajs, tak jest. Tak jest. I komentarz, jaki skuś baba na dziada, wszyscy wołają. No to właśnie, to jest kwintesencja ich komentarza, po prostu to był właśnie ten ich, znowu użyję tego sformułowania, pik, ten szczyt. Szczyt, tak jest, ale też na przykład dobrze wspominam, to chyba w kontekście Rafała Majki, pchamy. To było, ale też się wtedy tak darłem, że w sumie nawet nie słyszałem, co oni krzyczą, ale coś tam było, pchamy, wypychamy telewizory przez okno. No a Majka się wtedy wepchał ładnie. Tak, no a tymczasem magazyn Toma Romanow, tak spodziewałem się, że on tutaj może właśnie się wepchać. Właśnie, ty magazyna znasz lepiej ode mnie, on jeździ na rowerze? Nie, absolutnie nie. Tylko i wyłącznie porusza się z wózkiem widłowym jeździ. Popatrzmy, magazyn. Żółty plastron lidera. No, może inaczej, nie tyle żółty, co taki podżółkły. No. No i ja tak. No i czy będzie teraz liderem? Gdzieś w okolicach tego lądował? Wiesz co, wydaje mi się, że jednak nie, bo chyba to lądowanie było tak dobre. Miałeś rację, wydawało ci się, jednak. Wiesz, nie, to jest pierwszy, to źle powiedział. No to jest liderem magazyn, no a czy znowu wskoczy do dziesiątki? Tak. Myślę, że chyba to jest... Chociaż no nie, no czekaj, no teraz wszyscy... Nie, ktoś jednak wyląduje za... Przynajmniej... Myślę, że przynajmniej tych 4-5 nawet. No tam jest kilku w tej czołowej dziesiątce, którzy są no, tak Irkutsk chyba troszkę na przykład. W no, ja bym bardzo chciał, żeby był wysoko, ale nie wierzę. Na Kota, no przecież no, to nie ma szans, żeby on to utrzymał. A Honen też niekoniecznie musi. No. Ale bardzo byśmy chcieli, dodajmy. Bardzo byśmy Matt chcieli. Jest jeszcze, mu też się tam trochę słabsze skoki niestety zdarzają, nad czym ubolewam trochę. Żałuję, że nie jest w stanie nawiązać do tych swoich najlepszych dni. Ale dzwoni do nas Darek Jaguar. No to słuchamy w takim razie. Halo, halo Darku. Witam pana, jestem w tym momencie właśnie w Ojciec. Bardzo fajnie. No i najlepszy się bardzo głupiej kadry. Wygląda na to, że kontuzja Kajmortyza nie jest tak groźna, jak pierwotnie przypuszczano. Najprawdopodobniej jest to naderwanie więzadeł pobocznych prawego kolana. Więc wygląda na to, że podopieczny Franka Marta na mistrzostwach nam się zamelduje. Aczkolwiek na pewno nie będzie go w rywalizacji na świetnie kształcim Zakopanem. No to są w miarę optymistyczne informacje, ale też słyszeliśmy, że 4 dni ma zostać. Tak, chyba, właśnie. Tak? Czy jesteś w stanie nam to potwierdzić, że 4 dni musi spędzić jeszcze w Niemczech, przynajmniej zanim zostanie wypisany? Tak, to jest pewna informacja, ponieważ nie ma w tym momencie możliwości, żeby podobiecznego Franka ma to przetransportować z powrotem do Danii, więc na pewno tutaj w Garmisz troszkę zostanie. Czyli zostaje w Garmisz, nie będzie przeniesiony do żadnego większego szpitala, tak? Żadnego większego. Na tą chwilę tak, ponieważ nie jest to aż tak groźna kontuzja. Natomiast z tego, co dowiedziałem się od fizjoterapeuty duńskiej kadry również, Duńczycy i tak planowali opuścić konkursy w Zakopanem, więc no, szczęście w nieszczęściu dla Duńczyka. A więc czyli jednak chcą odpuścić te zawody, no więc myślę, że Duńczycy nie będą jedynymi, którzy odpuszczą przed mistrzostwami świata, tak mi się wydaje. Myślę, że nawet ta drużynówka nie będzie miała znaczenia. Tak, oczywiście, to jeszcze w sobie można będzie potem odrobić. Dobrze, Darku, bo tutaj nam czas ucieka, dziękujemy ci serdecznie za meldunek, no i cóż, życzymy tam przyjemnego powrotu. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo. Również ciebie, Darku. No, to dobre informacje. Nie są najgorsze, nie są najlepsze, ale nie są najgorsze, tak? Mogło być źle. No pamiętajmy jednak, że to były dopiero pierwsze prześwietlenia, tak, więc poczekajmy co dalej, bo myślę, że tych będzie więcej. Mam nadzieję, że po prostu nie będzie ich tyle, że aż napromieniują biednego Kajma. Dobrze, drodzy państwo. John Matt tymczasem, 13. lokata po serii pierwszej. No i właśnie, tak jak powiedziałeś, człowiek zagadka. Ale chyba nie tym razem. Wyjście dobre, dobrze, wysoko. I brawo! Fantastycznie! Ależ teraz mu forma idzie w górę. No, kapitalny kolejny skok. Wraca no chyba ten stary, dobry Frank, chciałem powiedzieć. Joe Matt. Proszę Joe bardzo. Matt to jest też człowiek, który przecież MK wygrywał 6. Właśnie już wspominaliśmy, mistrzem świata. Nie wygrał nigdy turnieju dwóch narodów.
ale jest to zawodnik, którego stać na bardzo, bardzo wiele. No i po tym takim, powiedzmy, dość średnim sezonie wygląda na to, że wraca na te właściwe tory, wraca na swoje miejsce, czyli do światowej czołówki. No i dodajmy, że gdyby nie upadek w Oberstdorfie, no to wygrałby, on by wygrał w cuglach, tak, po prostu. To z ogromną przewagą. No jak na mamut miażdżąca. A mówię, żałuję, że te zawody w Oberstdorfie to nie były mistrzostwa świata w lotach, bo te wyniki byłyby naprawdę zadziwiające, myślę. Ale póki co Joe Matt tutaj jest liderem, najdłuższy skok serii drugiej, 139,5, to będzie atak na pewno. Teraz przed nami zawodnik, który, no właśnie, szósty numer startowy, to dobrze pokazuje, jaki ten sezon jest w wykonaniu Rosjanina, ale pamiętajmy, brązowy medalista mistrza świata, Onchet Irkutsk. No i patrz, nie wygląda to źle, ale ach, nie, niestety. 130. To znaczy, skok nie jest zły, 130 metrów to naprawdę dobry skok, ale poziom. W porównaniu do tego, co skacze reszta, za mało. Zdecydowanie za mało. Niestety 15 miejsce, no ale biorąc pod uwagę, jak mało punktów w tym sezonie, to naprawdę nie będzie zły wynik. Nie poprawi tego swojego rekordu sezonu z Oberstdorfu. Będzie dzisiaj chyba 25, dobrze liczę? 25, 26 chyba, przepraszam. No to powiem ci, że w kontekście tego, co obserwujemy, to naprawdę nie ma takiej tragedii. Nie ma tragedii. Ważne, że przynajmniej punktować zaczął i nie zrzuci Rosji. Zymka. A takie ryzyko było. A kto go może zastąpić? Może Warfołomiej Falasek. A to byłaby persona niesamowita. Antalainen. No i chyba dobrze trafi Juriku. I to jest atak, no ale chyba ale zabraknie. Ale no tak, jest w swoim starym stylu. W swoim stylu, no. Tak jest, 139 metrów. No. Bardzo dobra nota, 278,5. Myślę, że dzisiaj zwycięzca gdzieś może nawet koło tych... 290 ponad, no. Nawet, no. 300 raczej nie możliwe, tutaj by trzeba było skakać po 143 metry jeszcze notry po 20 punktów same, więc to raczej nie grozi, tak, ale te rekordy nie będzie, to prawda. Poziom dzisiaj znakomity. Dobry poziom, jak najbardziej. Nie ma tych skoków jakichś wybitnych, ale naprawdę trzymają równy, wysoki poziom. Zostaje nam czołowa dziesiątka, no i jeżeli dziesiątka, no to synonim słowa 10, Peregil Kamaltowsen teraz tak nam się szykuje. Przypominamy na, no już nawet nie chcemy się liczyć, ile konkursów rozegranych, zaledwie dwa razy poza pierwszą dziesiątką był Peregil Kamaltowsen. Synonim równości w tym sezonie i solidności. No to chyba nie w porę, żeś to powiedział, bo ten skok będzie słabszy, no, niestety. No, musiało się to w końcu zdarzyć. Te wpadki mu się zdarzały, otwarcie sezonu 21 miejsce i jeszcze 18. Było miejsce, żeby nie skłamać, na otwarcie turnieju dwóch narodów. Nie, przepraszam, Wiśle był 18. I teraz no to będzie teraz 21. Garmisz, a jutro może nawet na podium stanie. Kto to wie, to tak jest. Tak jest. Matt Antalainen, dwóch wielkich na czele, dwóch zwycięzców całych sezonów. Tymczasem Kauko Putansau tam się będzie szykował. Też wysoko jak na siebie. I też coś mi się nie chce wierzyć, że on tutaj... Dawno nie był w pierwszej dziesiątce. Ostatni raz chyba MK gdzieś tam chyba właśnie na dziewiątym miejscu się nakręcił i go widzieli. O, ja nie wiem, czy on nie spadnie nawet. No, nie, ostatni chyba nie będzie. Wyprzedzi chyba. Będzie ostatni, a jednak, ten proszę, no to lądowanie. Ale powiem ci tak, jesteś zaskoczony? Ale patrz, 0,2 dosłownie z jestem niesiony. I tak jestem zaskoczony, powiem ci. Jestem naprawdę zaskoczony. Te noty w ogóle katastrofalne musiał mieć, a jestem misiem też nie miał najwyższy, także to tutaj pogrążył się. Żenada, kompromitacja. Żenada. Nie wracajcie do domu. Tak jest, niech nie wraca do domu. 8. Ale będzie nagane od Tomiego. No i teraz Giga Kelkar. Pamiętamy, że on w drugiej serii jak potrafi zaatakować niesamowicie. Tak jest, no akurat też jest taki synonim równości w tym sezonie, on ani razu nie wypadł poza pierwszą 30. No i teraz też leci dobrze Giga. No i teraz tutaj... Dobry skok. Bardzo blisko tego. Kelkar naprawdę, powiem ci, imponuje mi w tym sezonie. To jest, mówię, no trochę, myślę, mało kto się spodziewał, że to on będzie najlepszym Słoweńcem. No zdecydowanie. No ale który będzie? Jestem bardzo ciekawy. I drugi! Jednak drugi, ale też przekroczył 280. 30. 50. 50. Pół punktu, jedna nota. Pół punktu. Jedna nota zadecydowała, że Kelkar jest zamatem. A to i tak by byli wtedy tylko egzekwy. Ale to już lepiej. Tylko jasno. Tylko jasno. No miejsce wyżej od razu. Ale co, chyba śmiało można powiedzieć, że Kelkar znowu w drugiej serii świetnie.
A teraz zawodnik, którego nie posądzam o utrzymanie swojego miejsca. No właśnie. Numer 12 startowy, a zajmuje miejsce po pierwszej serii, 7, jeżeli nie kłamie, albo 6 nawet. Ale wiesz co jest wielkim plusem? Że ty powiedziałeś przed chwilą, iż nie posądzasz go o dobre miejsce. A on tego nie usłyszy, więc on będzie skakał po swojemu. Martin Gregan. Martinie, bez presji. No. 6 lokata, fantastyczny wynik. Nie. Nie będzie. No! Ależ wyciągnąłeś, jestem zaskoczony. Proszę bardzo. Podobna odległość do tej z pierwszej serii, chyba też 137. Jak mam być szczery, to on tutaj bardzo prowadzić nie będzie. Kelhar jednak skoczył dalej. Ale jest trzeci! No i będzie w czołowej dziesiątce! Wielkie brawa dla Martina Gregdala. Zobacz, pierwszy konkurs w Oberstdorfie, pierwszy raz Bredesen, awans, w ekstazie. Potem pierwszy raz 20, teraz pierwszy raz w dziesiątce. To co będzie jutro? Ciekawe, czy usłyszę. Na pewno ten ale powie mu to się równo, dwa skoki idealnie takie same. 37, świetnie. Z ciekawości bym potem policzył jego notę z obydwu skoków. Nie, no były różne, no po 0,7 wyszło na koniec, rzecz, więc tak. Ale to nic nie zmienia, tak czy siak, świetnie. Klozenseiter, Nakota, Ahoren. Wiesz co, można to nazwać sensacją. Gratulacje dla Gregdala, to jest wielkie zaskoczenie, odblokował się wreszcie. Nareszcie, no nie spodziewałbym się po tym, co prezentował na początku, a to też proszę. Absolutnie nie. No i teraz Thorsten, może na swojej ziemi sprawi niespodziankę, zrobiło się głośniej pod skocznią. A i troszeczkę rwany ten skok będzie walczy, ale za krótko. No i lądowanie też będzie. Dziewiąty. No ale wiesz co, jak na jego osiągnięcia w tym sezonie, to i tak nie będzie wcale zły konkurs. Tutaj też od razu sprawdzamy, jakie miejsce było najwyższe w wykonaniu Thorstena. 7, a to już mówiłem, w Na Wiśle. Turnieju dwóch narodów, tak. Drugie najwyższe, 12 w Harachowie, 13 jeszcze w Wilach były w pierwszym konkursie. 17, no więc 4 razy w drugiej bądź pierwszej dziesiątce. No także nie najgorszy ten wynik. Nie najgorszy, tak jest. A teraz Ziga Nakota, który w tym sezonie w czołowej dziesiątce był tylko raz na 7. I to na samym Willa, początku tak. sezonu w przedziwnym konkursie w Willach, który absolutnie był loteryjny. No, debiut, to był konkurs, w którym debiutowaliśmy tej jakości HD. Kolejny konkurs jutro o godzinie 20. No i jest Ziga Nakota, drodzy Państwo, ma szansę na najlepszy wynik w tym sezonie, no ale trzeba popłynąć bardzo, bardzo daleko. Zagrali na trąbce dla niego. Nie wygląda to źle. Daleko, czołowa dziesiątka może być. Piąta lokata i no to będzie. Idealnie, dziewiąte jak rychty, miejsce jak to się mówi. Bo jeszcze czterech przed nami, dziewiąte miejsce dzisiaj. No chyba, że ktoś jeszcze popsuje, to może nawet i poprawi swój najlepszy wynik w tym sezonie. Ktoś by miał tu popsuć, to chyba największy kandydat do tego, chociaż zdecydowanie temu zawodnikowi tego nie życzę. Panie i panowie, absolutna legenda, jedyny w swoim rodzaju, Jane Maska, Jane Ahonen, na następnych zawodach cię pokona. Ale zobacz, paradoksalnie Martin Gregdal ma jeszcze szansę stanąć na podium. No, to jest mało możliwe, oczywiście. Ale teoretycznie, Matt dzisiaj fantastycznie. Najwyższy był, najwyższe miejsce, piąte chyba, dwa razy był. Pamiętajmy, piąty z upadkiem. Piąty z upadkiem, to pierwszy tak, raz ale jeszcze wcześniej raz był chyba piąty. Tak, piąty w Oberstdorfie, piąty również w Wiśle. No, Jane, ruszył, no, ależ możecie dalekiego skoku. To jest dobrze, trzymamy kciuki. No i ciągnij, Jane, ciągnij, ech, troszkę zabraknie. Ale będzie pierwsza dziesiątka. Trzeci. Jest, no wyprzedzi Gregdala, czyli Gregdal rogna się z podium. Czego nawet nie usłyszy. W najgorszym razie na miejscu szóstym, no powiem ci szczerze, te ostatnie konkursy Ahonena są naprawdę bardzo, bardzo dobre. I czy, tak już teraz zaryzykujemy taką tezę, czy jest możliwość, że Ahonen powalczy o podium na Mistrzostwach Świata? Tak, nawet nie musiałem słuchać pytania do końca, odpowiedzi brzmi absolutnie tak. Pytanie, kto go pokona na następnych zawodach? No dzisiaj na pewno pokonali go Kelhar i Matt. Ahonen trzeci, zostaje tych trzech, którzy mieli najwyższe noty w serii pierwszej. Stalin, to akurat jest naprawdę czołówka tego sezonu, to są skoczkowie, którzy osiągali znakomite wyniki i to nie są nazwiska przypadkowe. Stalinsberg, Nattergall i Matador ułożyli się idealnie. Marek aż odłożył telefon, widać jak to ważna sprawa. Ador Stalinsberg. Zobaczmy czy trafił. Wygląda to... Nie zabraknie, ma mowy! Zabraknie, niestety! Wypada z dziesiątki dzisiaj. Dwunasty. No to czternaste w najgorszym wypadku.
myślę, że będzie 14. Czyli powiem, czyli Matt na podium. Witamy na podium. No, kiedy Matt ostatni raz na podium? Oj, to chyba ze 2 sezony, 3 gdzieś to. No i brawo, no i on jeszcze może wygrać. Siódmy ostatni raz, bo w 8 nie startował, w ostatnim też nie, przecież on tylko w drużynówce oddał swojemu tak młodszemu bratu miejsce, jeszcze młodszemu, czyli nie grał tylko Larsowi. Lars, tak jest. Zapomniałem, no. Tak, no Lars akurat, a mówi się, że Lars niby najbardziej utalentowany ale jeszcze nie pokazuje tego absolutnie. No ale może jeszcze wróci. Ale on, zobacz, dzisiaj może być dwóch Duńczyków na podium nawet. Oj, życzę im tego, bo dzisiaj no, ten dzień jest... No to byłaby piękna historia, powiem ci szczerze. No to trzymajmy kciuki, Mats Nattergaard. Jego stal 2 razy w tym sezonie wygrywa. Świetne warunki. Trzymajmy kciuki. Nie. Z problemami... Też no zabraknie. Też zabraknie, a więc Kelchar znowu na podium. 12. Kelchar na podium. Jane Ahonen. Jane słuchaj, Ahonen blisko. Przynajmniej 4. Raz był 4. Był i może być znowu. Matt i Kelchar na podium. Matt... Matt, wielka Kelchar... szansa na zwycięstwo. No właśnie, będziemy mieli zwycięstwo albo starego Wygi, chociaż Matt no nie jest jakiś bardzo albo stary. Albo pierwsze w karierze. Wreszcie, to upragnione, uczekane. Przewaga spora nad Mattem była po pierwszej serii. Zaraz zobaczymy, jaka jest odległość potrzebna. No proszę Państwa, to może będzie... być skok historyczny. 137 metrów. Warunki stać średnie. Go. Właśnie. No, i czy to będzie pierwsze zwycięstwo dla Portugalii? No! O Jezus, ale blisko będzie! 130, gdzieś tak 5-6 metrów może wystarczy, zależy od not. To będą minimalne różnice, drodzy Państwo, no to już pewnie wójna żyletki. Z helikoptera będzie, tak jest, będzie no kręcił, no to czekamy, proszę Państwa. Kto, drodzy Państwo, albo tak jak powiedziałem, stary Wyga. Przed FIS-em, aż jestem dumny. Ale to w tym momencie chyba nie jest istotniejsze. Matt czy Matador? Ale Matador czy Matt? Słuchaj, jakby byli egzekwo, byłbym mega szczęśliwy. Zasłużyli sprawa. Obydwaj. Kapitalne dzisiaj skoki. Pytanie do Was na czacie. Matt czy Matador? Szybko odpowiedź. Matt, Matador. Matador, Matt, Matt, Matador. Matador, Matt. Przepraszam, Matador chyba. No, ciekawe. Matador, Iwan, Matador, Matt. No, Iwan, drodzy Państwo. I kto dzisiaj wygrał? Trzeci! Iwan Rodolfo Matador. Kelchar drugi. Kelchar drugi. Joe Matt wygrywa. 10. zwycięstwo w karierze. Ależ on długo na to musiał czekać. Ja sprawdzałem niedawno chyba jego ostatnie zwycięstwo. Ja nie wiem, czy to nie było Lillehammer. Chyba 2015. 15. Ja nawet pamiętam lata. Ten konkurs. Na 4 na mniejszym lata, 15 czy tam 16. To przedpotopowe czasy MK-u, przecież 3/4 widzów nawet jeszcze wtedy nawet nie wiedziało, co to jest. Joe Matt, powrót legendy, proszę ciebie. Uwaga na tego zawodnika na mistrzostwach świata. Tak jest. Jest mega szansa na to, że wreszcie się odkuje. Wielkie brawa. No, no nieprawdopodobne. No szkoda mi Iwana, chociaż no kolejne podium, no to jest naprawdę znakomity rezultat. Ale nie, ale mu nie może tego wygrać. Nie o ile może. Przegrał? O 1/10 przegrał drugie miejsce. 0,6 do Matta, ależ dzisiaj to podium, no i Ahonen, no niewiele, no. Ach, jeden i pięć, półtora punktu. Ale wiesz co, emocje pod koniec znakomite. Znakomite, nawet, fantastyczne, ale nawet zobacz, Matt powetował sobie ostatni konkurs. Pozwoliło nam to nawet na chwilę zapomnieć o tej tragedii Kai Mortensena i Joe Matt. Symbolicznie, fantastyczny moment. I popatrzmy na wyniki, no Kelchar, kolejne podium, znakomite. I w końcu co? Drugi, bo zawsze najlepszy trzeci, wynik tylko w karierze. Najlepszy tak, wynik w karierze, wielkie gratulacje dla Żygi Kelchara, naprawdę synonim solidnych skoków w tym sezonie. To trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie. Matador, kolejne podium, również znakomite. Wiesz co, Matt chyba do pierwszej dziesiątki dzisiaj awansuje. Chyba tak. Ahonen drugi raz, czwarty. Szkoda, no ale to potwierdza to, że na mistrzostwach Norwegii będzie silny. Martin Gregdal. No i co, wyrasta nam na lidera kadry norweskiej? Nie no, nie chcę się no, w to wierzyć. Kamil Thomsen jest zdecydowanym liderem. Mi się wydaje, że to raczej taki jednorazowy wyskok. Zobaczymy, co będzie jutro. No właśnie. Antalainen szósty. Świetny atak w drugiej serii, to mu trzeba oddać. On tam był chyba w drugiej serii. Noty, pamiętajmy. To był egzekwo z Irkuckiem po pierwszej serii. Na kotach znakomity konkurs. Wyrównuje najlepszy wynik w sezonie, 7 miejsce. Tomar Romanow awansował do pierwszej dziesiątki. Kansa kolejny raz. Franciszek Zachrowski, ale on był chyba 23, 22 po pierwszej tak, serii. Proszę jest dzisiaj 10. Świetnym skokiem. Czyli jednak ta agresywna pozycja w blok zrobiła swoje. To jest trzeci najlepszy wynik w tym sezonie. Dalej mamy Ali Kronensaiter, Nattergaard popsuł drugi skok. Stalinsberg to samo. Jeszcze bardziej, chociaż skoczył półtora metra dalej. Kalisen,
No, Kalis, przepraszam, Jarosław przegrał nie byle jakimi nazwiskami. No, Nattergal, Stanisberg, Kalisen, znowu patrzcie w kolejności, trójka ułożyła. Nie będzie papieżowej liczby Mikołaja Jarosława, bo 16 dzisiaj, 17 Ciganojer. Niezły wynik od Ciganojer ten sezon, ma nie najlepszy Janusz, dopiero 18 i chyba wypada z pierwszej dziesiątki. I rok dopiero 19. Kamel Tofsen, 20. To a prawie gdzie na... magazyn 8? No zobacz. Tak, tak, tak. Patrzymy jeszcze na trzecią dziesiątkę. Fogt, Mlenarskiewiczus, Egzekwo, Petelsvak, niezły wynik, 23 miejsce. Melbardis, punkty, 24. Ohed Irkutz, punkty, 25. Brawo. Adam Mykmaszer, no gratulujemy punktów. Tak, to na pewno. Musashi Maru, jemu gratuluję, bo to wcale mu się nieczęsto zdarza. Schoering 28, no patrz, idealnie z numerem się zgrał. Niesie w swoim stylu albo fantastycznie, albo tragicznie. Kałko zamyka czołową 30. No i 31 tak symbolicznie sklasyfikowany będzie Kai Mortensen, mimo że jego nota była chyba 40 któraś. Tak działa Anka, proszę Państwa. Ale powiem Ci szczerze, naprawdę, tak jak powiedziałeś, piękna, naprawdę, szanowni Państwo, symbolika. Wypada kolega z kadry, Kai Mortensen, fatalny upadek. Wskakuje ten, może powiedzieć, mentor tej kadry w tym momencie, bo zdecydowanie najstarszy, Joe Matt wygrywa. Tak mi troszeczkę przypomina się tutaj pierwsze zwycięstwo Kamila Stocha, kiedy to Adam Małysz, wspominałeś o tym podczas kwalifikacji, zasypał się tym śniegiem i Kamil Stoch w jego miejsce wskoczył i zwyciężył konkurs. Oczywiście, no to jest... Wielkie, ale wiesz co, no to jest inna sytuacja, tak, bo Kamil Stoch wtedy pierwsze karierze zwycięstwo, Joe Matt 10. Powrócił. A niewielu jest zawodników, którzy wygrywali aż 10-krotnie, także wielkie brawa dla Joe Matta. No i tak jak mówię, 11. Janusz się obronił. Trzymał. No trochę duża była ta strata. No patrz, tylko 281 punktów miał. Już się nie chcę wierzyć. To ma Romanow. Taki konkurs nie najgorszy, ale utrzymuje się, bo Irok mu pomógł. Kamel Tofsen. Matador na czwarty. Kelhar, patrz. Myślę, że może w tej chwili ta ich strata wynosi tak mniej więcej po 100 punktów, ale tu się jeszcze może wszystko zmienić. Myślę, że jest przynajmniej 5 koni będzie się tutaj biło o zwycięstwo. To może nie być... skreślałbym Stalinsberga i Kalisera. Patrz, już tyle tych konkursów było, a jeszcze i tak 12 przed nami w tym ten premierowy, no i jedyny w swoim rodzaju turniej, bo już więcej go nie będzie, o to turniej specjalny. Może za 10 lat, ile dalej będzie MK, proszę Państwa, no to może być najlepszy sezon czasów 8 MK-u, gdzie wszystko się rozstrzygnęło w ostatnim konkursie, albo zeszłego. Akonen, zobacz, Akonen jak się pnie, już 22. Naprawdę on jest w stanie, myślę, zakręcić się w czołowej 15, a my szukamy, wiesz kogo? Pana Gregdala. Gdzie pan Gregdal nam tutaj zawędrował? 40, a jeszcze niedawno 71, odskoczył 31 miejsc. No właśnie, no to jeszcze klasyczna analiza tych, którzy na ten moment spadają, a to jest w ogóle rekordowa liczba, chyba nigdy tylu zawodników nie spadło. Mazepow, to nie spodziewam tak się. Tak, nie, Mazepow. Nie. Skupić, policzyć, tak. Nie, ja uważam, że nie. Okay. Topolanew? Nie. John? No nie, on za ogólny sklep najsłabszy. Anti Neighbor, nie, Starcika nie i nie. Poszli. No zobaczymy, może Planica, niczym Bruno tragedia. Richard z partii teraz ma. Może, nie no wydaje mi się. Jak to może? Nie wydaje mi się tak, wiesz? Jamny myślę, że tak. Szymszek zdecydowanie nie. Maszdi. Szczerze mówiąc, nie spodziewam się. Francuzi realnie mogą stracić dwa miejsca w tym sezonie. Naprawdę to jest Ukraińcom możliwe. Ukraińcom też w ogóle grozi. Choć Wojtek Sidorenko dzisiaj... To by była absolutna historia. Ukraińcy zresztą jako pierwsi w historii stracili miejsce, już mieli trzy Pastuszek ich zrzucił. Teraz mogą stracić w ogóle. Tak. I to dwa naraz. Miara porażki. No i Vuksdeka nie. No. Jak ojciec. Choć ojciec punktował, no ale wtedy było dużo prostsze. No to jeszcze szybciutko hymn duński. Już pewnie większość ucieka, ale ci, którzy zostają, no to posłuchają tej nawet melodii, nie będziemy mieli... Nie, mamy zdjęcie Joe Matta z drużynówki, drodzy Państwo. No to czemu nie? Zaraz je znajdziemy. I to nie jest to. To nie jest to. Zaraz. Teraz będzie szukanie. Nie, to powinno być to. Nie, to... Nie, przepraszam. To będzie to, zdjęcie z drużynówki tańczy. No to proszę Państwa, który już raz w tym sezonie, nie chcę mi się liczyć. Wspaniały hymn duński, muszę za akurat jeden z piękniejszych hymnów. Bo... Ale ty nie jesteś obiektywny troszeczkę, myślę. Tak nie, ale wiesz co, nie, poważnie ci mówię. Na przykład hymn rosyjski bardzo lubimy, może... Piękny, tak. Hymn francuski. No dobrze, drodzy Państwo. Dobrze, słuchamy. We'll be right back.
Brawa, brawo, Joe Matt. Powrót legendy, można by powiedzieć. Drodzy Państwo, powrót króla, jak najbardziej powrót legendy, wszelkie te pozytywne określenia tutaj w tym przypadku pasują, no i klasycznie Austriacy chcieliby też, ale jak to się mówi, nie dla psa, nie dla psa, drodzy Państwo. Będziemy kończyć, no bo Lahti nam ucieka, można powiedzieć. No to 2 minuty, ze 3 skoki dosłownie. Przypomnijmy dzisiaj wielki powrót, 10. zwycięstwo w karierze Joe Matta na 2. miejscu, najwyżej w karierze Giga Kelchera, no i kolejny podium Iwana Rodolfo Matadora. Ciągle nie może złapać tego zwycięstwa, no ale udało się latem, pewnie. Jeszcze nie chcę wierzyć, to dopiero w ogóle go 2. podium w tym sezonie. Zaczął od 2. miejsca, potem upadka 70. miejsce, czy tam 60. Ale jednak znowu ten drugi skok troszeczkę. Ale potem już bardzo równa forma, trzeba oddać Portugalczykowi, że no skacze znakomicie. Tak, nie jest może tak niesamowicie błyszczący, ale jest równy i tym się wyróżnia, a ten sezon chyba trzeba będzie wygrać, powiem Ci szczerze, Marcin, nie zwycięstwami, a równością, no bo zobacz, 15 konkursów, lider ma 664, chyba tak jeszcze nie było nigdy w historii. Niezwykle równy, niezwykle wyrównany sezon, no i cóż, czekamy na to, co będzie się działo dalej. Oj, jeszcze 12 oj, coś czuję, że Panisa w tym roku to naprawdę będzie bitwaner. Tam. To w ogóle Badminterdorf się będzie chował. Ale poczekajmy. Nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy. Janusz Wytrzymalko nadal na miejscu 10 ze stratą 252 punktów. Teoretycznie to też do odrobienia, ale ta forma Janusza, no nie wiemy, zobaczymy. Szanowni Państwo, dziękujemy więc serdecznie za to, co działo się dzisiaj. Zapraszam na jutro na godzinę 20. No jutro już niestety oczywiście bez Marcina, ale może Darek Jaguar się zamelduje wczoraj, jutro z nami. Zobaczymy. No cóż, piękny konkurs, sporo nawzajem, to chyba właściwie rekordowo długi konkurs, jeżeli chodzi o NK. A przynajmniej jeżeli chodzi o indywidualne, na pewno. Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie za to popołudnie. No i cóż, wieczór sportowy trwa, już zawody w Lahti trwają, potem o 18.00 Ekstraklasa, Legia Warszawa oczywiście. No i o 20.30 kto lubi, kto nagle pokochał AC Milan, będzie miał okazję obejrzeć ich pojedynek z Cagliari. Drodzy Państwo, to tyle z Cagliari właściwie. I cóż, dziękuję serdecznie, dziękuję Ci Marcin za przybycie. Liczę, że zobaczymy ja się niedługo ponownie. Ja Ci dziękuję również Marku, że ugościłeś tutaj w Garmisze, w tym studiu pięknym. No, nie przestałem. No i jak to się mówi, arrivederci Roma, do usłyszenia przy następnej okazji. Może na Mistrzostwach Świata, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dziękuję Ci Marku. Dziękuję. Również Auf Wiedersehen, szanowni Państwo. Do usłyszenia ze mną, do jutra z Marcinem, być może na Mistrzostwach Świata. Miłego popołudnia życzę Państwu. Marcin Marks oraz Marek Rudziński. Do usłyszenia. Shalom. Izrael.